Ręczna sytuacja. Po śmierci ciężarnej pacjentki opozycja ogłasza minutę ciszy. Posłowie PiSu nie wstają. Po wiadomościach gość Radia Z Marek Sawicki z PSL-u. Minęła właśnie 17. Dzisiaj w Polsce opłaca się pracować, przekonuje premier Morawiecki, ogłaszając podwyżkę płacy minimalnej od nowego roku. Rząd chce, bo od stycznia najniższa pensja wyniosła 4242 zł brutto, od lipca 4300. Będziemy to robili dalej. Dla dobra ludzi pracy, dla dobra klasy średniej zrobimy wszystko, aby polskie wynagrodzenia rosły jak najszybciej. Temu też służyła dzisiejsza debata na Radzie Ministrów. Takie postanowienia podjęliśmy. Jestem przekonany, że te wstępne postanowienia dotyczące budżetu, płac, wynagrodzeń, które dzisiaj przyjęliśmy, będą przyczyniały się do dobrego wzrostu gospodarczego. A pracodawcy ostrzegają, to może zepchnąć małe firmy do szarej strefy, bo nie będą w stanie ponosić wyższych kosztów działalności. Starcie wagi ciężkiej szykuje się w Warszawie podczas jesiennych wyborów parlamentarnych. W stolicy wyborczą jedynką Konfederacji będzie jej lider Sławomir Mentzen. Zdradza to w rozmowie z reporterem Radia Z Rafałem Miżejewskim. Powoli finiszujemy konstruowanie list. Mamy już ustalone wszystkie pierwsze trzy miejsca w całym kraju. Sławomir Mentzen, gdzie powalczy o mandat? Będę startował z pierwszego miejsca na liście warszawskiej. Czyli prawdopodobnie zmierzy się pan z Tuskiem i Kaczyńskim. Jest pan ich w stanie pokonać? Czy pokonać? Nie wiem, natomiast jestem przekonany, że zrobię bardzo dobry wynik. Całą rozmowę znajdziecie już w piątek rano w podcaście Futbol i Polityka na naszym YouTubie i na radioz.pl. W Sejmie minuta ciszy dla kobiet zmarłych przez antyaborcyjną politykę. Powodem była śmierć 33-letniej Doroty Zbochni, która w piątym miesiącu ciąży zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Ale posłowie PiSu nie wstali. Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umierają w szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Pytała posłanka Barbara Nowacka. Minister zdrowia kazał powołać zespół, który dopracuje wytyczne w sprawie legalnych aborcji. Bo te w świetle prawa nadal są możliwe, jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie kobiet. Zapraszamy już na najważniejszą rozmowę popołudnia. Beata Lubecka, jej gość. A gościem Radia Z po południu jest Marek Sawicki, PSL, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Polskiej. No i trzeciej drogi. Dzień dobry. W Sejmie pierwsze czytanie tego prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej, która ma zbadać wpływy Rosjan tutaj w polskiej gospodarce, polityce. Co się stało, że PiS jednak robi krok w tył? Że się zdecydowało poprzeć ten prezydencki projekt? Tak naprawdę komisji... Który wybija zęby tej komisji weryfikacyjnej, temu projektowi przygotowanemu przez PiS. Tak naprawdę komisji rosyjskiej nieweryfikacyjnej. To jest komisja powołana. Tak się nazywa. Ale ona jest powołana na prawie sowieckim, a nie na prawie konstytucyjnym polskim czy ustawie o komisji śledczej. PiS zorientował się w dwóch sprawach. W pierwszej, że pan prezydent się przestraszył naszych partnerów z zewnątrz i złożył tę nowelizację. Amerykanów się przestraszył głównie, tak? Myślę, że także Europa tutaj bardzo stanowczo się w tej sprawie zachowała. Ale wydaje mi się, że ważniejszy powód, o którym się nie chce mówić, to jest kwestia braku chętnych polityków Prawa i Sprawiedliwości do zasiadania w tej komisji. Bo żaden z uczciwych prawników, a przecież wiemy, że za to. A skąd pan wie? Ale to pan wie, generalnie rozmawiacie o tym w kuluarach? Tak, rozmawiamy o tym. Że PiS-owcy się nie palili do tego, żeby być rozmawiamy w tej o tym komisji. W kuluarach, bo pani redaktor, szanujący się prawnik, będący politykiem, a więc można powiedzieć w jakimś sensie u szczytu swojej kariery także prawniczej, no nie zasiądzie w komisji, która jest z założenia od samego początku niekonstytucyjna. Łamie konstytucję co najmniej 17 razy, więc pan prezydent oczywiście najpierw PiS wprowadza te 17 kóz do salonu i mówi, że z salonu robi koziarnię. Pan prezydent 4 kozy wyprowadza i mówi, że już nie będzie koziarni. Nie, to nadal będzie koziarnia. Czyli nadal, tu się nic nie zmieni. Czyli to... nadal w takim razie ten projekt prezydencki jest niezgodny z konstytucją? Oczywiście, że niezgodny z konstytucją. No, ale macie jakieś, nie wiem, ekspertyzy, no przecież tych ekspertyz jest naprawdę na dziesiątki. To ale dotyczącej również tego projektu prezydenckiego? Ale panie redaktor, on tylko w 4 punktach zmienia tę ustawę, natomiast cała trzon ustawy pozostaje ten sam. Więc ta niekonstytucyjność, która była w pierwotnym projekcie, nadal pozostaje. W związku z tym nie ma co przykładać ręki do łamania konstytucji, nie tyle łamania konstytucji, co bezprawia legislacyjnego, jakie w Sejmie robi PiS. Bo mało tego, PiS, pan prezydent podpisał komisję, no przecież PiS powinien już zgłosić kandydatów do tej komisji. Już powinniśmy w czwartek głosować skład komisji. A PiS, nie bacząc na prawo, które sam uchwalił, w tej chwili
czeka, mówi, że na tym posiedzeniu nie będzie powołał składu komisji, czyli lekceważy legislację, którą sam w trybie pilnym w Sejmie przeprowadził. A przecież czas goni, bo pierwszy raport miał być upubliczniony 17 września. Ale pani redaktor, problem polega na tym, że ten raport będzie upubliczniony 17 września. A, bo on już jest napisany, oczywiście, tak? On już jest pisany, on już jest przygotowywany, natomiast komisja, powołana komisja będzie tylko do tego, żeby ten raport zalegalizować. Ale kto miałby napisać ten raport? No bo no, to nie jest pan pierwszym politykiem, który po stronie opozycji mówi o tym w taki sposób. Ja powiem tak, z pewnością nie będzie pisał tego Tomasz Piątek, ale jak słyszymy, zgłosił się pan Cynckiewicz, profesor, więc być może profesor i jego środowisko, część ludzi gdzieś tam powiązanych z IPN-em, już nad dokumentami pracuje, bo jeszcze raz powtarzam, żaden z prawników zasiadających w Sejmie nie chce dać twarzy tym działaniom i tym opiniom tej komisji. Mało tego, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Przecież, żeby cokolwiek zrobić i przedstawić, to trzeba jednak prześledzić stosy papierów w CBA, w kontrwywiadzie, w ABW, w prokuraturze, w IPN-ie. Naprawdę tej roboty trzeba wykonać wiele. A tu się okazuje, że nie, chętnych do tej pracy nie ma, ale nie ma także chętnych do filmowania tego. I dlatego ten myk pana prezydenta, że wyłączamy z tego polityków. Ekspertom zapłacimy, eksperci napiszą opinię. Jak to mówi profesor Orłowski, jestem gotowy za pieniądze napisać dwie różne opinie na ten sam temat i z obydwoma się zgodzę. Czyli rozumiem, że w tej komisji, która ma powstać według prezydenckiego scenariusza, nie będzie waszych kandydatów, tak? Nie, nie będzie. Tak jak nie miało być i poprzedni. Ale czy to znaczy, że no, PiS w pewien sposób odpuszcza Tuskowi, czy nie? A tego ja nie wiem, panie redaktorze, jeśli wszyscy myślą, że ta komisja jest skierowana tylko przeciw Tuskowi, to informuję. Przeciw dziennikarzom, nie no, Pawlak, przeciw działaczom na gospodarczym. No więc, za umowę gazową podpisaną do 2022 roku. Naprawdę, ja również odblokowywałem import żywności w 2007-2008 roku, zablokowany przez Rosję, polskiej żywności do Rosji, więc też niewykluczone, że zostanę przed tą komisję postawiony. Każdy może stanąć. Tu nie widzę. Tak jak są określone zadania tej komisji, każdy może przed tą komisją stanąć. Mało tego, ta komisja ma z góry a priori amnestię. Jej członkowie nie są objęci odpowiedzialnością za decyzje, jakie podejmują. Mało tego, oni są zwolnieni z jakiejkolwiek tajemnicy. Czyli w momencie, kiedy są powołani, to wszystkie dokumenty, które zaciągną od służb specjalnych, będą mogli na temat danej osoby, danego postępowania, danego kontraktu, danej umowy upubliczniać. Więc mamy sytuację, w której no, trójpodział władzy został kompletnie pogrzebany, i stworzono komisję, jeszcze raz powtarzam, na wzór prawa sowieckiego, a nie na podstawie polskiej konstytucji. A czy trzecia droga myśli już o koalicji z PiS-em? Powiem pani szczerze, że zasmucają mnie tego typu dyskusje i tego typu opowiadania, więc zachęcam kolegów z Koalicji Obywatelskiej, żeby tego typu plotek nie rozsiewali. Ale to ja zadaję pytanie, a nie kolega czy koleżanka z Koalicji odpowiadam pani w naszej deklaracji o powołaniu koalicji mamy jasny zapis. Idziemy do wyborów wspólnie, żeby wygrać te wybory i wspólnie z partiami demokratycznymi tworzyć nowy rząd. A po co chcieliście i usiedliście z PiS-em do rozmów w edukacji? Jak to napisał Donald Tusk na Twitterze, no, że z PiS-em to można negocjować warunki kapitulacji. Tak? A dlaczego Donald Tusk z PiS-em negocjował warunki zmiany kandydata na prezydenta? To Donald Tusk negocjował? Donald Tusk z Kaczyńskim negocjowali warunki zmiany kandydata na prezydenta i podmiany. A skąd pan o tym wie, że tak było? Dużo wiem. I druga rzecz, ale, no, jeśli pani redaktor z PiS-em rozmawia, no to dlaczego Platforma Obywatelska z PiS-em chciała rozmawiać na temat waloryzacji 500+. I tak ochoczo poparła, nawet wyprzedziła PiS w tych propozycjach. Czyli Platformie wolno rozmawiać i konsultować. Platforma złożyła swój projekt, jak rozumiem. Platformie wolno rozmawiać i konsultować, ale już... Ale na to spotkanie nawet nie przyszedł minister Polskiej. Czarnek, tylko wiceminister Rzymkowski. I jakie to ma znaczenie? No i co z tego wyniknęło, z tego spotkania? Co tam się takiego wydarzyło? No i co? I co tak uzgodniliście? No to pani redaktor, znaczy, że mamy dzisiaj zbudować taki mur w Polsce i takie drogi podziału, że liberałowie mówią nam, socjaliści liberalni mówią nam, nie rozmawiamy z socjalistami prawicowymi, konserwatywnymi. No na litość boską. Albo mamy odbudowywać to wspólnotę i właśnie po to jest ta trzecia droga. Żebyśmy nauczyli się także ze sobą rozmawiać, no, nawet jeśli wynika, się nie zgadzamy. Że tą trzecią drogą to jest jednak Konfederacja. No dobrze, pani redaktor, poczekamy do wyborów jeszcze 4 miesiące. No ale to pana nie martwi? Nie. No, że jednak wasze sondaże spadają, no.
Notowania w sondażach, o tak powinna otóż powiedzieć. Otóż pani redaktor, już po raz kolejny tutaj rozmawiamy ze sobą i pani doskonale wie, że akurat ja nigdy nie byłem przestraszony sondażami. I przed każdymi wyborami, jakie mieliśmy za sobą, przynajmniej już 4-5, PSL zawsze był pod progiem wyborczym w sondażach. A czy to był na pewno dobry pomysł, Alians Polską 2050? A może to jest mezalians? No, otóż, otóż pani redaktor, to się okaże. To się okaże w dniu wyborów. A, czy to eksperyment? Nie, to nie jest eksperyment. Każde działanie w polityce to jest eksperyment. No to tyle w części radiowej, ale to nie znaczy, że kończymy tę rozmowę. Absolutnie nie. Jesteśmy cały czas na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Marek Sawicki, były minister rolnictwa, członek PSL-u, ludowiec z krwi i kości, można powiedzieć. O, nie powiem, że od dziada, pradziada. No Nie, od dziada, pradziada. I wiceprzewodniczący Koalicji Polskiej. Ludowiec w pierwszym pokoleniu. Ale podobno część ludowców słyszałam, że ma kaca, bo jednak optowała za co, tym. Co, popili? Mówię o kacu takim moralnym chyba, że bo od początku optowali jednak za sojuszem z Tuskiem. To powiem pani szczerze, że nie znam takich zbyt wielu. Czyli wszyscy byli za tym, żeby jednak wejść w ten alians z Polską 2050, tak? Tu chcę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to zanim się podejmie decyzję, to jest wewnętrzna dyskusja, są rady naczelne, jest NKW i na tych ciałach podejmuje się decyzję i tam się prowadzi głęboką dyskusję. I oczywiście głosy padają różne, natomiast jeśli się już podejmie decyzję, to później wszyscy ją wykonują. Znaczy, jeśli sondaże będą dalej spadać, wasze notowania w sondażach i będą niekorzystne dla trzeciej drogi, to będzie powrót do rozmów z Platformą Obywatelską, czy raczej będzie w grę wchodzi start Polski 2050 pod szyldem PSL-u? Ja mam taką już gorącą prośbę, żebyśmy nie wracali do jednej listy, bo ja słyszę te powroty od stycznia tego roku i za każdym razem, kiedy ci, co namawiają nas do powrotów na jedną listę, nie zauważają, że czym głośniej o tym mówią, tym bardziej wspierają Konfederację. Jeszcze raz podkreślam, Polska ma już dość zastępowania socjalizmu prawicowego socjalizmem liberalnym. Te dwa środowiska polityczne są notowane na poziomie 60%. Więc 40% Polaków chce głosować na inne środowiska polityczne. Warto się pospierać z Konfederacją, zobaczymy. Podjęliśmy rękawice i chcę jasno powiedzieć, że na pewno nie ma powrotu do jednej listy i wspólnej listy z Platformą Obywatelską. Ale czy w grę wchodzi na przykład Start Polski 2050 pod szyldem PSL-u? A tego nie wiem. Tego nie wiem, pani redaktor. Ale wykluczyć tego nie można, tak? Oczywiście wykluczyć tego nie można. Możecie w pewnym momencie postawić, że tak powiem, przed faktem dokonanym Polskę 2050, tak? Z pewnością nie będziemy stawiali przed faktem dokonanym. Jeśli będą takie decyzje, to będą to decyzje wspólne. No bo dzisiaj w porannym programie gości Radia Z Michał Kobosko, czyli wiceszef Polski 2050, powiedział, że nie mamy takiego planu. Znaczy, no oni nie jeszcze, mają takiego jeszcze, planu, żeby jeszcze raz powtarzam. Jeśli będzie taka dyskusja, to oczywiście będzie ona podejmowana wspólnie, a nie narzucana przez któregokolwiek z partnerów. Umówiliśmy się, że startujemy do wyborów w proporcji 50-50, jeśli chodzi o miejsca na listach. Połowę obsadzają oni, połowę my. I także, jeśli chodzi o program, budujemy go wspólnie. Pytanie od słuchacza Pawła. Czy Donald Tusk byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki? Tego nie wiem. Tego nie wiem, bo jakim był premierem, to pamiętam. Natomiast no i to był dobry premier, Po 8 latach z pewnością był lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki. Natomiast po 8 latach, jaki jest dzisiaj Donald Tusk, jakim byłby premierem, nie wiem. To też trzeba to znów w praktyce sprawdzić. A kto byłby lepszym premierem? Kosiniak-Kamysz czy Hołownia? Uważam, że jeden i drugi ma predyspozycję do tego, żeby być premierem. Ale kto byłby lepszy? A też tego nie wiem. No, pani redaktor, no na litość bosko, no, pani oczekuje ode mnie tu jakiejś futurologii. No, gdybym miał taką kryształową kulę, to bym, że tak powiem, w nią popatrzył i powiedział, no... Ja uważam tych liderów za równorzędnych. Jeśli dzisiaj mamy sytuację... Póki co widać, że Kaczyński nie wytrzymuje ciśnienia. Z jednej strony mamy Kaczyński, Tusk i spór o grzechy przeszłości, no to Kosiniak-Kamysz z Hołownią mówią o przyszłości. No a trochę tych grzechów jest. Pytanie od słuchacza. Kiedy przejmie pan władzę w partii? Pytam, bo ostatnie poczynienia PSL-u, czyli współpraca z Hołownią, udział w marszu 4 czerwca, ewidentnie pokazują, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie radzi sobie najlepiej, aż szkoda, bo pojawiła się dobra okazja, żeby przebić 10% poparcia. Elektorat opozycji no niekoniecznie chce tylko Platformę Obywatelską i szuka alternatywy. Proszę zwrócić uwagę, czyli jest zainteresowanie. Ale to jest pytanie przede wszystkim, kiedy przejmie pan władzę w partii?
To jest kluczowe pytanie. Ale przecież my jesteśmy po kongresie, wybraliśmy prezesa. Ja przed każdym kongresem jestem pytany o to, czy będę kandydował i kiedy przejmę władzę. Czyli nie jest pan zainteresowany, żeby stanąć na czele? Ja powiem pani, że do tego, żeby podejmować decyzje i brać tą odpowiedzialność ciężkiej, codziennej pracy, są młodsi. Ja mogę podpowiadać, mogę doradzać, mam pewne doświadczenie. Ostatni tydzień oprócz Bożego Ciała spędziłem jeżdżąc po 5 województwach i tam rzeczywiście ludzie napotkani na ulicach, bo taki, żeśmy mieli system zbierania podpisów pod projektami Uczciwa Polska, z nami rozmawiali i oni rzeczywiście oczekują czegoś nowego, bo że tej dusznej takiej polityki wzajemnego eliminowania się mają dość. I to wielu ludzi podchodzi, a szczególnie przedsiębiorcy, kiedy, bo przecież jestem rozpoznawalny, to często zdarzało się, że wychodzili czy ze swoich sklepików, czy ze swoich warsztacików i mówią, panowie, no w końcu weźcie coś, zróbcie i dla nas, dla ludzi pracy, a nie tylko dla tych, którzy czekają na dary od państwa. Przecież to są dary z naszych podatków i stąd też w naszym projekcie dotyczącym praca się opłaca są te propozycje dla przedsiębiorców. Pytanie od słuchacza. Dlaczego posłowie PSL-u nie wstali dziś w Sejmie, aby uczcić minutą ciszy ciężarne Polki, które zmarły w szpitalach? Nie wszyscy. Ja wstałem. Jeśli tutaj jest sugestia, że Kosiniak-Kamysz za wcześnie usiadł, to... No usiadł za wcześnie. No, no. Więc może za krótko postał, no to... No to było tak. Jeśli to jest wstał miara, jeśli to jest, usiadł. Jeśli no to tak jest, to jeśli pani redaktor, to jest, że tak powiem, odmierzanie szacunku dla zmarłych kobiet. Ja dla każdego życia mam szacunek. No, widziałam, że na przykład Piotr Zgorzelski, nie wiem, 4 chyba rzędy wyżej. Za plecami, ja wyżej, kilka, tak, za plecami prezesa. Ja także kilka rzędów wyżej, tak, i tak wstałem. Wstał długo, i tyłem, a prezes nie zwróciłem na to uwagi, ale zapytam prezesa, dlaczego tak krótko wstał. No dobrze, a pana zdaniem, dlaczego doszło do tej sytuacji, tej ostatniej, że zmarła 33-letnia kobieta w szpitalu specjalistycznym w Nowym Targu, szpitalu imienia Jana Pawła II? Próbowałem rozmawiać o tym także z moim zięciem i oczywiście on mówi, że z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której błędy lekarskie zawsze były, są i będą. A pana zięć jest lekarzem? Tak, oni się ubezpieczają. Ale jest lekarzem położnikiem ginekologiem? Nie jest położnikiem. I oni, pani redaktor, tego się rzeczywiście bardzo boją, tych błędów lekarskich, ale z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że dzisiaj szczególnie w szpitalach prowincjonalnych, w tych ośrodkach powiatowych, czy dawnych wojewódzkich, lekarze boją się, że za każdą decyzją ratującą życie kobiety związaną z aborcją, za chwilę będzie prokurator, za chwilę będą media lokalne i za chwilę będzie zaszczucie takiego lekarza. Więc rzeczywiście zerwanie tego kompromisu aborcyjnego daje w mojej ocenie także te efekty. Ale akurat z doniesień mediów wynika, że akurat ten szpital, że od 2005 roku nie wykonano tam żadnej aborcji. Więc pani redaktor, to jest właśnie problem tego orzeczenia, bo jeszcze raz podkreślam, nasza ustawa daje możliwość właśnie pierwszeństwa ratowania życia i kobiety, zdrowia życia i zdrowia i życia kobiety przed tymi obostrzeniami, które wprowadza czy wprowadził Trybunał Konstytucyjny. I tutaj lekarze muszą być bardziej odważni. I jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy za tym, żebyśmy zrobili krok realny w kierunku złagodzenia przepisów aborcyjnych, a więc przywrócili kompromis aborcyjny, bo wydaje nam się, że jest on możliwy i do przegłosowania w Sejmie, i do podpisania przez pana prezydenta. Ja nie wiem, czy to nie jest już za mało w tej sytuacji. Panie redaktor, jeśli w następnym kroku obywatele zdecydują w referendum, że trzeba to zliberalizować, tak jak proponuje dzisiaj Lewica czy Platforma, to przecież ja nie stanę rejtanem i nie będę przeciwko temu występował. Tak jak zdecydują w referendum obywatele, tak się rzecznik, za tym obawiamy. Rzecznik praw pacjenta na konferencji powiedział, że w tym przypadku zostały naruszone prawa pacjentki. Tak. I jeszcze raz podkreślam, przecież jasno to powiedziałem, także po konsultacjach z lekarzem, że mamy do czynienia z sytuacją, w której jest ten efekt mrożący i ten strach, który niestety niesie za sobą nagonka prokuratury i często także środowisk lokalnych. To teraz o doniesieniach Wirtualnej Polski, że ponad 437 milionów pensji i nawet do 45 milionów złotych nagród wypłaciły ludziom związanym z PiS giełdowe spółki z udziałem państwa.
A to jest mały pikuś, to jest tylko fragmencik, 19 spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie. Niech pani dorzuci do tego jeszcze około 400 spółek nienotowanych na giełdzie, jeszcze pewnie z 1000-2000 spółek córek. To wtedy dopiero poznałem pełną skalę, więc tu Wirtualna Polska wyłapała jeden fragment, 19 spółek i to już jest ogromny, porażająca suma. Natomiast jeśli to wszystko zsumujemy, to się okaże, że tak naprawdę ta kwestia podwyżki 500 plus na 800 akurat już została rozdana. 90 ludzi dobrej zmiany, tak to nazwali dziennikarze Wirtualnej Polski, zostało dzięki temu milionerami albo nawet multimilionerami. I na przykład jeden z przykładów, Max Kraczkowski. Znany panu zapewne, znamy, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Byłem z nim w jednej komisji śledczej bankowej. W PKO BP zarobił w ciągu 8 lat prawie 9,5 miliona plus 990 tysięcy złotych nagrody. Małgorzata Sadurska była prezydencka minister, także była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zarobiła 9 milionów 316 tysięcy. No, pozazdrościć. No, wracają stare czasy, nie matura, ale chęć szczera zrobić ciebie oficera. No, ale zakładamy, że w takim razie, że te osoby są niekompetentne i trafiły tam tylko dlatego, że były zasłużone w partii? Nie, pani redaktor, trzeba niestety wrócić do tej kwestii, która była przed rokiem 2015, choć też nie była zawsze i rygorystycznie przestrzegana, ale na funkcje i w spółkach, i w administracji publicznej jednak powinien obowiązywać konkurs. Otwarty konkurs, a nie próba polecania. W pierwszym expose Donald Tusk to obiecywał i potem co z tego wyniknęło? A poza tym, przepraszam, czy za waszych czasów nie było też nominatów w spółkach Skarbu Państwa? No, więc nominatów jeszcze raz PSL-u, Platformy Obywatelskiej. Jeszcze raz podkreślam, byli, ale skala, jaką w tej chwili osiągnęło PiS, jest ale rzeczywiście porażająca. Ale takie praktyki również były za waszych czasów. No więc, ja bym chciała się doczekać praktyki... w końcu, że będą obowiązywały te konkursy i że będą przeprowadzane bardzo uczciwie i że rzeczywiście będą wygrywani najlepsi. Też jednym z projektów, jednym z punktów tych 21 wspólnej listy spraw jest właśnie kwestia przywrócenia konkursów i odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa i administracji publicznej. Ale za waszych czasów też niestety było upolitycznione. No, znalazłam taki tekst, przygotowując się do tego programu z roku 2011. Tak, ja pamiętam te teksty, pani redaktor, doskonale, tylko szkoda, że 600 wtedy... spółek instytucji kontrolowanych przez swoich, to właśnie nominaci PO i PSL-u. Tak. Tylko szkoda, że wtedy tak bardzo mocno napiętnowano tych z PSL-u, a trochę mniej mówiono o tych z PO. No, napiętnowano i tych, z tego co pamiętam. No więc ci wyciągnęli wnioski i zrezygnowali całkowicie z konkursu, zmienili ustawy i już teraz... A pamięta pan, jak w 2012 roku w lipcu bodajże, jak CBA wkroczyło do Elewaru, który należał, podlegał Agencji Rynku Rolnego i pan stracił stanowisko stracił pan stanowisko po tym, pani jak redaktor, wyszła ta rozmowa, Łączy pani różne funkcje, różne zdarzenia, rozmowa szefa Agencji Rynku Rolnego zwolnionego przeze mnie rzeczywiście została byłego szefa ARR przez obecnego szefa spółek rolniczych Władysławem Serafinem. Ale ja przypominam, że wtedy 28 tysięcy, jakie zarabiał ówczesny prezes Elewaru, to było powiązane także z wynikami tego Elewaru. I ten Elewar w tamtych latach miał zawsze dodatni bilans finansowy. Był naprawdę bardzo dobrze zarządzany. I 28 tysięcy złotych miesięcznie to była tragedia. To był nepotyzm. To była rzecz nie do przyjęcia. Natomiast dziś proszę sprawdzić, ile wynoszą pobory w tego typu spółkach. Pani przed chwilą je odczytała. No dobrze, to są miliony. No dobrze, ale przecież... No, ale jeszcze raz powtarzam, i powołany był z konkursu, to nie było tak, że poza konkursem. To dlaczego, jeśli mnie nie miał pan sobie nic do zarzucenia, to wtedy musiał pan odejść ze stanowiska? Ale pani redaktor, jasno przypomnę, że odeszłem nie dlatego, że tam były nadużycia, a później wszystko zostało sprawdzone i nikt nie został skazany. Po 8 latach wiceprezes Agencji Rynku Rolnego prawomocnie został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, które mu wtedy postawiono. Natomiast ja po 14 miesiącach wróciłem na funkcję ministra rolnictwa. Pamiętam to doskonale. Rzecznik PiS Rafał Bochen, jak się odnosił do tych informacji Wirtualnej Polskiej, mówił, że spółki były drenowane za czasów poprzednich rządów. I tutaj cytat: za naszych czasów Orlen generuje zysk 30 miliardów złotych i osoba kierująca nim, czyli Daniel Obajtek, zarabia mniej niż za czasów PO.
No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili, jeśli chodzi o Orlen, to to już nie jest tylko Orlen, to jest multikoncern, który ma także spółki energetyczne, który ma także PGNiG, który w tej chwili chyba już przejął Puławy, więc to jest rzeczywiście multikompleks. No i jeśli pan przypomina, że on zarabiał mniej, to ja przypomnę, że także... No zarabiał mniej niż na przykład w 2013 roku zarabiał ówczesny prezes PKN Orlen Jacek Krawiec, bo sprawdziłam, zarobił wtedy prawie 3 miliony złotych, 2 miliony 900 tysięcy. To jest fakt. Ja tu nie mówię, że akurat prezesi w tamtych czasach zarabiali źle. Też bardzo dobrze zarabiali. To też mogę na przykład, ile zarabiała na przykład ówczesna prezes banku PKO. Pani pytała o spółkę, którą ja miałem w nadzorze, więc powiedziałem, ile wtedy prezes zarabiał. Pamiętam, jaka wtedy była wokół tego afera. No pamiętam, jaka była atmosfera. To wielka afera i wielkie oskarżenia i ponoć miało się dziać nie wiadomo co. Ale ja nie cierpię na amnezję, panie ministrze, panie pośle. Że naprawdę już za także tej prokuratury I obecnie ten wiceprezes został oczyszczony ze wszystkich zarzutów, ale 8 lat spacerował po sądach pod rzekomym pozorem jakiegoś przestępstwa, którego nie było. Ale mówimy o byłym szefie ARR? Tak. No to jeszcze też pamiętam, że szefem zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach był niejaki Jerzy Marciniak, który wcześniej był doradcą w gabinecie politycznym ministra skarbu Aleksandra Grada. I to nie, przepraszam bardzo, to nie było to samo? Obsadzanie takich spółek Skarbu Państwa swoimi ludźmi. I to było to samo. No. Panie redaktor, proszę mnie nie pytać o Aleksandra Grada, który budował, że tak powiem, energetykę jądrową w Polsce, później poprawiał... Później poprawiał tę energetykę jądrową. Ale ja słyszałam, że to wy to torpedowaliście, że nie chcecie, nie chcieliście. Bo panie redaktor, mówię tu jeszcze raz uczciwie. W Polsce nie będzie żadnej dużej siłowni energetycznej, mimo że nawet dzisiaj Polsat uczestniczy w tym, czy właściwie Polsat uczestniczy w dużym projekcie. Dlatego, że za 10 lat energetyka jądrowa będzie najdroższą energią, jaką można sobie... A dlaczego dopiero wyrazić? Za 10 lat? Bo te ceny się zmieniają na rzecz energii odnawialnej. Dzisiaj mamy sytuację, w której już mieliśmy wczoraj dzień w Polsce, czy przedwczoraj, w którym mieliśmy ujemne ceny energii, z energii odnawialnej. I energia jądrowa będzie energią najdroższą. To jest tak jak z pobudowaniem autostrady do Poznania Kulczyka. No, ale przecież... Mamy najdroższą autostradę w Europie. Będziemy mieli, jeśli pobudujemy duże siłownie jądrowe, to będziemy mieli najdroższą energię elektryczną w Polsce. Ale z OZE się nie da przecież zbudować całego systemu energetycznego. Otóż da się, nie tylko z OZE, ale także można do tego włączyć również te małe siłownie jądrowe, które będą czasowo uzupełniały. A powiem pani tak, w ciągu najbliższych 15-20 lat technologie w zakresie pozyskiwania energii tak się zmienią, że naprawdę energetyka jądrowa, od której cały świat odchodzi i już nowych inwestycji nie planuje, będzie naprawdę droga i zbyt kosztowna i niebezpieczna także dla środowiska. Wiec 16 czerwca w Poznaniu, na który zaprasza Donald Tusk, to tam będzie ktoś z PSL-u? Będzie prezes? Może pan będzie? No, na wiec 4 czerwca zaprosił nas prezydent Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość swoim bezprawiem legislacyjnym, bo mieliśmy w tym wiecu nie uczestniczyć, więc jeśli pan prezydent... Marsz, więc... A właściwie panu prezydentowi... stali, czekali, żeby mogli zacząć maszerować. Panu prezydentowi się nie odmawia, więc jeśli pan prezydent zaprosi nas do Poznania, Andrzej Duda, no to też oczywiście zaproszenie odpowiemy. A ja myślałam, że to Donald Tusk was zaprosił, a to jednak widzę, że prezydent Duda jednak... Oczywiście, że na marsz 4 czerwca zaprosił nas prezydent Andrzej Podpisując Duda ustawy, i bezprawie legislacyjne pisem. Ale no to rozumiem, że nikt się nie pojawi na tym wiecu w Poznaniu. Które zaprasza Donald Tusk. Nie wiem, my nie dyskutujemy z naszymi ludźmi z obszaru Poznania, czy pójdą, czy nie pójdą. To jest ich dobra wola. Ale prezes się nie wybiera w takim razie. Prezes się nie wybiera, ma inne w tym czasie obowiązki. A dlaczego prezes PSL nie chciał przemawiać na tym podczas tego marszu właśnie 4 czerwca? Bo jeszcze raz podkreślam, to nie był nasz marsz, to było zaproszenie pana prezydenta i PiS-u, to był marsz przeciw bezprawiu legislacyjnemu, a nie marsz partyjny Platformy Obywatelskiej, więc na marszu partyjnym... Czyli to był marsz partyjny Platformy Obywatelskiej, Na marszu partyjnym nie A myśli nie pan, muszą że tam wszyscy przyszli dlatego, że popierali Platformę Obywatelską? Nie, absolutnie nie. No przecież, ja nie popieram Platformy Obywatelskiej, ja byłem, to jeszcze raz pani Ale powtarzam. Przecież mogliście przemawiać, żeby pokazać, że jednak opozycji zależy na tym, żeby wygrać odsunąć PiS od władzy. No ale panie redaktor, marsze to są nie tylko przy wypowiedzi i rozmowy, czy przemówienia, z, że tak powiem, z czerwonego autobusu. Ważniejsze są te rozmowy, które się prowadzi między ludźmi.
I tam naprawdę było dużo rozmów. Nie chodzi o to, że baliście się reakcji tych ludzi zgromadzonych podczas manifestacji, że to jednak, bo tam słyszałem, że padały takie hasła, że to zdrajcy, bo nie chcecie jednej listy. Czy my wyglądamy na tchórzy? I powiem pani szczerze, że chodziły grupki wokół nas osób z transparentami i jedna lista, więc myśmy im odpowiadali trzecia droga i dyskusja była żywa w trakcie marszu 4 czerwca. Czyli zrobiliście to z premedytacją. Nie to, że generalnie, że nie mogliście się dostać. Pani redaktor, chcę wyraźnie powiedzieć, że każdy wybiera własną drogę polityczną. My nie narzucamy naszym partnerom z Platformy Obywatelskiej czy z Lewicy, jak mają prowadzić marsze, demonstracje i swoje wypowiedzi i niech oni nie narzucają nam. I to będzie naprawdę dobre rozwiązanie, bo wtedy wiele więcej wyborców zdecyduje się zagłosować za demokratyczną opozycją niż wtedy, kiedy będzie jedni, drugi będą łajać. No teraz to trochę łaja platformę, może powiedziałabym. Pytanie od słuchacza. Pan poseł jest autorem ustawy o ogólnopolskim dniu referendalnym. PSL w umowie z Polską 2050 podkreśliło rolę referendów. Czy zatem wróci ustawa o referendum lokalnym i jak zagłosuje trzecia droga? Czy może tak jak senator Libicki, czy będzie wspierać wspólny front ministra Ziobry i premiera Tuska? Nie, ja zdecydowanie jestem za samorządnością i za referendami lokalnymi. Uważam, że taki jeden dzień w roku powinien być poświęcony zarówno na przeprowadzenie referendów ogólnopolskich, jak i referendów samorządowych. I pytania co do tego, co w tych referendach ma być rozstrzygane, mają zgłaszać obywatele. Komitety obywatelskie, po to, żebyśmy po prostu zwyczajnie jako politycy, wsłuchując się w ten głos, mogli podejmować decyzje, na które ludzie oczekują. Więc ja jestem zdecydowanym orędownikiem referendum i będę do tego wracał, tak jak również jestem zdecydowanym orędownikiem sędziów pokoju, ale żeby wprowadzić instytucję sędziów pokoju, trzeba oczywiście zmienić konstytucję. I wielokrotnie mówię o tym od 2-3 lat, że warto już czas po 20 paru latach obowiązywania tej konstytucji z 97 roku podjąć trud powołania komisji konstytucyjnej i popracować nad solidną nowelizacją nowej polskiej konstytucji. I kolejne pytanie, słuchacze. Czy nadal uważa pan rolników za frajerów? Czy przed wyborami zmienił pan może zdanie? Powiem szczerze, że jeśli ten pan kompletnie nie rozumie, o czym ja wtedy mówiłem, a prosiłem rolników, żeby 2 dni wstrzymali się z dostarczaniem produktu jabłek na przerób za 7 groszy, bo negocjowałem... Ale powiedział pan to, co powiedział. No. Bo negocjowałem w Komisji Europejskiej, pani redaktor, kwotę dużo wyższą i wtedy rolnicy dostali w ramach zwrotu wycofania z rynku, dostali po 2,90 za kilogram jabłek. I to było 2 razy w roku, to było 2 lata po kolei 300 tysięcy ton wycofania. I oni do dziś mówią, że nie dostali nigdy większych pieniędzy za jabłka jak wtedy. Ja za swoje słowa przeprosiłem. Ja jestem osobą żywą, emocjonalną i rzeczywiście w tym emocjonalnej wypowiedzi zdarzyło mi się, ale ja za to przeprosiłem. Tak, są frajerami, ja szanuję biznesmenów, a nie frajerów. Tak, jeśli zaproponowaliśmy już w połowie sierpnia instrument wycofania z rynku, w którym za jabłka proponujemy 27 groszy, a frajerzy wiozą jabłka na przetwórstwo po 12-14 groszy. Ich wybór, więc wolny kraj, demokracja. Tak brzmiała pana wypowiedź. Przeprosiłem za to, bo to mi nie pomagało w negocjacjach, bo kiedy pojechałem i tłumaczyłem komisarzowi Hoganowi, że mam ten problem i muszę dostać od nich pieniądze, no to on mówi, jak to, przecież rolnicy wiozą po te 11 groszy czy po 14 jabłka do przetwórni, więc w czym masz problem? Czy rolnicy powinni płacić takie same składki na KRUS jak ci, co płacą ZUS? Otóż ja jestem zwolennikiem, żeby rzeczywiście powszechnie w Polsce obowiązywała kasa ryczałtowego ubezpieczenia społecznego i żebyśmy na wzór skandynawski przeszli na ubezpieczenia ryczałtowe. Żeby tak jak jest KRUS ubezpieczeniem ryczałtowym, również w ZUS-ie można było płacić ryczałtowe ubezpieczenie podstawowe, które gwarantuje nam podstawową emeryturę w przyszłości, a co do reszty, to trzeba się zabezpieczyć poprzez dodatkowe ubezpieczenia już prywatne. Ten system emerytalny, który mamy dzisiaj, niestety nawet gdybyśmy rolników obciążyli pełnym ubezpieczeniem, to i tak jest niewydolny, bo ze względu na starzenie się społeczeństwa on za chwilę będzie się nie dopinał. No to jest pytanie a propos dzisiejszej wypowiedzi w jednym z wywiadów poseł Henning-Kloski z Polski 2050, która była dopytywana przez pana redaktora, kluczyła, ale między wierszami można było wyczytać, że jest za takim rozwiązaniem, żeby to zrównać. Otóż, pani redaktor, dzisiaj rolnicy, ci, którzy prowadzą, którzy mają gospodarstwa towarowe i mają gospodarstwa powyżej 100 hektarów, płacą wyższą składkę na ubezpieczenie niż rolnicy, którzy niż nawet składka w ZUS-ie, więc, bo to jest system zróżnicowany. Ale rozumiem, że tutaj się różnicie, tak?
ale to są drobne różnice. To jest kwestia otwarta do dyskusji. Uważam, że w kolejnej kadencji temat na pewno będzie ponownie wracał. Zresztą pamiętamy, że od czasu utworzenia KRUS-u przez Balcerowicza chyba w 90 albo 91 roku ta dyskusja na temat KRUS-u ciągle powraca. Ja pamiętam system ubezpieczenia rolniczego, gdzie składki były od osoby i od hektara. Później zrobiono ten system ryczałtowy, bo wtedy przy składkach od osoby i od hektara również zróżnicowane były emerytury wypłacane rolnikom po przejściu na emeryturę. Kiedy wprowadzono system ryczałtowy, do tej pory on obowiązuje, więc jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie systemy skandynawskie ryczałtowe są o wiele bardziej bezpieczne dla państwa i dla budżetu. Natomiast obywatele nauczyli się, że trzeba również dodatkowo się ubezpieczać, żeby mieć zapewnione godne warunki na starość. Na kogo mają głosować rolnicy, skoro głos na was to też głos na waszego koalicjanta, który nie dość, że jest za Zielonym Ładem, który uderza w polskie rolnictwo, to jeszcze posłanka Hennig-Kloska mówi, że jest za takimi samymi składkami KRUS, jak ci, co płacą składki ZUS. Otóż z Zielonym Ładem jest bardzo dużo przekłamań, ale na Zielony Ład zgodził się pan premier i to, co mnie najbardziej boli... Ale to uderza w polskie rolnictwo? Polskie rolnictwo, jeśli będzie do tego przygotowane, może na tym zyskać. Ja jestem przekonany, że w ciągu 3 lat... Czyli uderza, rozumiem, tak? No bo pan mówi, jeśli będzie przygotowane. Co to znaczy będzie przygotowane? To co musiałoby się wydarzyć? W ciągu 3 lat można wszystkie gospodarstwa towarowe zajmujące się produkcją zwierzęcą wyposażyć w biogazownię i wtedy ich produkcja będzie produkcją zeroemisyjną. A więc zamiast płacić jakiekolwiek obciążenia, będą mieli jeszcze dodatkowe pieniądze za prąd i za ujemną emisję CO2. I to można zrobić, ponieważ dzisiaj 14 tysięcy gospodarstw, niespełna 14 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce produkuje około 90% żywności, 90% produkcji zwierzęcej, więc to nie jest duża liczba, bo przypomnę, w Niemczech mamy 10 tysięcy biogazowni, więc 14 tysięcy gospodarstw można w takie urządzenia wyposażyć i na to są pieniądze. Jest wielki krajowy plan odbudowy, który jest nieruszony. No na razie nie mamy tych pieniędzy. No, panie redaktor, nie mamy pieniędzy, ale mało. Dowiadujemy się z raportu z 24 maja Komisji Europejskiej na stronie 27, że nie dostaliśmy zaliczki w październiku 2021 roku, dlatego że polski rząd spóźnił się ze złożeniem Krajowego Planu Odbudowy. Najpierw złożył go 3 maja, jak pamiętamy, wycofał do poprawy i tak poprawiali, że nie zdążyli w terminie złożyć. Bo zaliczka 21 miliardów złotych należała się Polsce jak przysłowiowa psumiska. Bez żadnych warunków wstępnych, bez spełniania kamieni milowych, tak jak zostały zaliczki Hiszpania, Włochy, Niemcy. Wszyscy z niej korzystają. Ja przypomnę, że już 1/3 europejskiego programu odbudowy po-covidowej jest rozliczona w tej części dotacyjnej. A my nie dość, że nie dostaliśmy ani jednego euro, to jeszcze zapłaciliśmy ponad 2,5 miliarda złotych kar. Jaki PSL ma pomysł na polskie rolnictwo, jeśli Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej? Jeśli Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, to ten proces nie będzie aż tak szybki. Natomiast musi się zmienić cała wspólna polityka rolna. Polityka rolna Unii Europejskiej musi przejąć odpowiedzialność za potrzeby żywnościowe świata i nie można dalej tkwić w ograniczaniu produkcji, wprowadzaniu barier w produkcji żywności, tylko trzeba znaleźć system redystrybucji tej żywności, którą da się w Europie wyprodukować, a ona jest potrzebna w Afryce, ona jest potrzebna na Bliskim Wschodzie. Jeśli tam ludziom żywności nie dostarczymy, to będziemy wydawali ogromne sumy pieniędzy na budowę murów, płotów, ochronę granic i dyskusję o imigrantach. Więc czas najwyższy zmienić sposób działania w ramach wspólnej polityki rolnej i powiedzieć tak, wspieramy produkcję, wspieramy dopłaty nie do powierzchni i do odłogowania czy rezygnacji z produkcji rolniczej, tylko wspieramy produkcję rolniczą po to, żeby głodny świat mógł się wyżywić. No to jeszcze zapytam właśnie o imigrantów. Bo przecież jest nowy taki pakt imigracyjny i przeciwna jest Polska i Węgry. Jeśli nie przyjmiemy tam niespełna 2000 imigrantów, uchodźców, to wtedy musimy zapłacić 40 milionów euro kary. Uśmiecham się, pani redaktor, dlatego że ja nie rozumiem, jak można być nieudolnym rządem, żeby po tych doświadczeniach 1,5 roku wojny Rosji w Ukrainie i przerzuceniu przez Polskę co najmniej 6 milionów uchodźców ukraińskich, żeby nie zbudować mniejszości blokującej do podjęcia takiej decyzji w Komisji Europejskiej. Jak było nie przekonać Hiszpanów, Włochów, którzy z imigrantami także mają problem. I z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego rząd boi się 2-3 tysięcy uchodźców realokowanych, a zgodził się na przyjęcie do Polski do pracy ponad 86 tysięcy
muzułmanów, wyznawców Buddy, bo przecież ciągle mówią o zagrożeniu, że tak powiem, naszej tożsamości, a jednocześnie cztero czy sześciokrotnie zwiększyli napływ imigrantów zarobkowych. Ci imigranci zarobkowi niczym innym nie różnią się od tych, którzy przyjeżdżają właśnie szukać chleba. Czyli pana zdaniem jednak polski rząd powinien był to zablokować, ale w ten sposób, żeby stworzyć tą, zbudować taką koalicję w ramach Unii Europejskiej. To, tą mniejszość blokującą, jak mniejszość to pan blokującą, określi. Bo jeśli mamy sytuację, w której Polska i Węgry się sprzeciwiają, tam bodajże Czechy chyba się wstrzymały, no to trzeba było zbudować koalicję przynajmniej sześciu państw, które dają możliwość zablokowania tej decyzji. Czyli pan de facto też nie jest nastawiony jakoś entuzjastycznie do tego, żeby przyjmować nie, pani nowych... Nie, ja na miejscu Morawieckiego, po pierwsze zbudowałbym to koalicję blokująco, a po drugie, jeśli taka decyzja została podjęta bez zgody Polski, to bardzo szybko bym przemnożył te 6 milionów uchodźców, których żeśmy z Ukrainy przyjęli, razy 20 tysięcy euro i wystawił fakturę Brukseli. I niech Bruksela zacznie dyskutować o proporcjach. Bo w stosunku do tego, co myśmy wydali jako społeczeństwo, jako państwo, także jako samorządy, to dyskusja o jakichś tam 2, 3 czy 4 tysiącach realokowanych imigrantów wydaje się być proporcjonalnie śmieszna. I używanie tego argumentu w kampanii wyborczej, bo on służy do kampanii wyborczej, tylko i wyłącznie pokazuje, jak nieudolny jest ten rząd, że w takich warunkach, przy tych okolicznościach, przy tym wysiłku społeczeństwa polskiego, jakie żeśmy ponieśli, oni nie potrafili zbudować mniejszości blokującej. To jest rzecz dla mnie niepojęta. No, nareszcie pan prezydent Andrzej Duda udał się do Paryża, bo jak się zorientował, że Macron zaczyna być bardziej proukraiński niż prorosyjski, to może coś się da z Macronem i z Scholzem ugrać. No dobrze, lepiej późno niż wcale. Dziękuję za spotkanie. Marek Sawicki, członek PSL-u, był z nami od wielu lat i wiceprzewodniczący klubu Koalicja Polska i były minister rolnictwa. Dobrego miłego popołudnia. Tak jest. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.